dzisiaj mamy takie świeże twarze, proszę Państwa, oczywiście, no, albo na nieszczęście amerykańska twarz, córka prezydenta, no, piękna, piękna dziewczyna, i mówią, że Żydówka, że poleciała do Muzeum Polin, bo strasznie była ciekawa, co tam jest. Ja też bym poleciała do Muzeum Polin, ale po prostu mi się nie chce, a jej się chciało, no to poleciała do Muzeum Polin i bardzo dobrze. Wielkie rzeczy w Warszawie, to Międzynarodowa ulica w Warszawie. O przeciwie, co to za... Dobramska, dobra, przeciwie. Proszę, Wiocha na Płocie, daj. Dajmy taką kreskę i dużą literę, że... Manio, ta manie, tak, o jak błyska, może zaraz nas rozniesie. Manie mają tę samą pieśń puszczać, wiesz? Czy coś niepokojnie ktoś miał w głowie? Z tych pieśni jest tak dużo. Dobrych opcji. Tutaj jest twarz amerykańska, a tu zdrowaś Maryjo i zdrowaś Maryjo. I w kółko to samo, przecież Bóg nie lubi wielomówności. Bóg nie lubi wielomównych. To nie. Mamy do czynienia teraz też w tej debacie dotyczącej ustaw o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa, no, z gorącymi emocjami. Wczoraj mieliśmy bardzo emocjonalną wypowiedź, wstąpienie takie krótkie Jarosława Kaczyńskiego, i padły bardzo ostre słowa pod adresem opozycji, bardzo żywo komentowane w internecie. Można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński jest jakoś tam, nie wiem, wyśmiewany wręcz z powodu tych słów. Czy to jest tak, że to jego wystąpienie, gdzie, no, można powiedzieć, bardzo emocjonalnie zareagował na ten list, może być jakimś zwrotem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości? Myślę, że będzie zwrotem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że bardzo utrudni wybory kolejne, w których Prawo i Sprawiedliwość będzie brało udział, w wyborach parlamentarnych, to jak napisał któryś z komentatorów, najważniejszy spot wyborczy 2019 roku został nagrany dziś w nocy, tak? I abstrahując od jakby intencji tych, którzy będą ten spot puszczali i promowali,
uwagi terapii, że to był pewien zabieg, można powiedzieć, socjotechniczny. Bo oczywiście jest to również zabieg taki, nazwijmy to, propagandowy, że no proszę, Lech Kaczyński przecież by dzisiaj się sprzeciwiał takim rozwiązaniom, ale że tak naprawdę, no jakby postać świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego to jest pewien używana jest przez opozycję do takiego, można powiedzieć, nacisku psychologicznego na Jarosława Kaczyńskiego. Ja prawdę mówiąc myślę, że trochę to wyszło przypadkiem. Tylko też powiem szczerze, nie widziałem tych ustawień poprzedzających wystąpienie profesora Kaczyńskiego. Natomiast różne decyzje spotkał się tak. No, że te relacje wynikało, że to było jednak merytoryczne odwołanie, a nie bardzo jakieś takie emocjonalne atak. Nie wypowiadam tutaj swojego zdania, bo tak jak czytałem relacje, natomiast na pewno to, co się później zaczęło dziać, to co się dzieje dzisiaj, to już jest ewidentna próba prowokowania i to jakby abstrahując od tego, że uważam, że faktycznie bardzo trudno, że nie da się obronić tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, tak samo się nie da obronić tych wszystkich wypowiedzi, które jakby zalały komentarze po tej liberalno-lewicowej stronie, jakby w takiej utrzymywanej poetyce zoologiczno-klinicznej, tak? No bo to jest jakby ten język, taka psychiatryzacja polityki, można powiedzieć. Tak, to też jest tak samo naganne, można powiedzieć, używanie, komentowanie tego wystąpienia w ten sposób. Bo nawet jak ktoś tak uważa, to najzwyczajniej się nie powinien w ten sposób tego komentować. Więc myślę, że tutaj mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną eskalacją tych emocji. Natomiast nie wydaje mi się, że to wczoraj było intencjonalne. Wydaje mi się, że to mógł być raczej przypadek, który no właśnie myślę, że odciśnie się takim poważnym piętnem w przyszłości. Piotr Trudnowski, redaktor naczelny portalu jagielloński24.pl, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Reklama. Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play i teraz z nową formułą Perfect Box prowadzę mój biznes perfekcyjnie. Wybierz formułę Perfect Box dla firmy. Dwie karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie oraz LG G6 z ekranem Full Vision już od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firmy. Patrz, Karol, robię bałaganów. Dalia, nie przesadzasz troszkę z tą nowoczesnością. No co ty, przecież to prosta pasta z podkłażana. No to czemu nie mówisz pasta z podkłażana? Ja na moje kotleciki z kaszą, mówię kotleciki z kaszą. Nie chcemy reklamy, dziadu. My nie chcemy reklamy, my chcemy do rzeczy. Obrotowe radio. Dobra, ja wiem, że ty wczoraj.